Z nami Piotrek Łącz, dzisiaj we Wrocławiu, ale do tego Wrocławia często dosyć przyjeżdżasz, prawda? No tak, witam wszystkich. No przyjeżdżam, mój trener Łukasz Brudny tam ma współpracę z trenerem Krzysiem Wrońskim i Katarzyną tutaj w Adrenalinie. No i cały czas współpracujemy. W wolnym okresie zawsze tu przyjeżdżam na około tydzień, dwa, no i pracujemy nad techniką i innymi rzeczami. No właśnie, a pracujemy do czego? Bo miałeś pierwotnie zaboksować w styczniu, przeciąga się to raczej do marca. No tak, miałem boksować w styczniu, ale że boksowałem w grudniu, no i znowu była kolejka na styczeń, to zostałem przesunięty na marzec. No, czy jest pewne jeszcze, to się dowiemy. Mam nadzieję, że tak. No właśnie, bo to teoretycznie ta gala w marcu ma być, tak, Rzeszów, aczkolwiek jeżeli Łukasz miałby pojechać do Anglii na Bablicza, no to raczej ta gala też stanie pod znakiem zapytania. No tak, no wtedy zobaczymy, jakie dadzą terminy tam promotorzy, no, porozmawiamy, żeby też więcej walk troszeczkę było, 4 w tym roku, 5, no i do przodu cały czas. No właśnie, 5 walk, 5 zwycięstw przed czasem, nikogo nie wypuściłeś poza drugą rundę. Fajnie byłoby też ściągnąć jakiegoś przysłowiowego Czerniakiewicza, który by tą szóstkę przyciągnął. No właśnie, też tak myśleliśmy teraz z trenerem, że ten Wisic ostatnio w Zakopanem, bo tam dawał rundy z chłopakami, nawet ostatnio tam 3-4 z naprawdę mocnymi, no to myślałem, że teraz też przetrzyma dłużej, udało się go trafić. No będziemy szukać właśnie takiego przeciwnika, żeby wytrzymał dłuższe rundy, ale niekoniecznie był jakiś mega szybki czy coś. Właśnie, bo tu na sparingach robić szóstkę to jest jedno, a nawet ósemkę można zrobić, ale potem w tej walce to już coś innego, prawda? No tak, sparing to nie walka. Po pierwsze są mniejsze rękawice, no i obronę trzeba bardziej usztywniać. Po drugie, no też jest presja zawsze, nie? No i przeciwnik chce uwalić, a niekoniecznie sobie przetrenować tej rundy, nie? Tak więc zawsze jest troszkę inaczej. Ty dużo mówiłeś o tej kategorii bridger, ty tak naturalnie je raczej nie przekraczasz, bo tak jeżeli przekroczysz to jakiś kilogram maksymalnie, prawda? Dalej myślisz o tym bridger, bo tak w sumie tak się zastanawiam, czy Adam Balski nie będzie prowadzony teraz w tym kierunku, czy nie będzie jakiś pasek dla niego ściągnięty, właśnie tak naprawdę się nie wskoczy w ranking, dopóki jakieś walki chociaż o mistrza Polski w tej kategorii bridger by się nie stoczyło. To znaczy, no fajna jest to trampolina, jeżeli to w ogóle wypali ten projekt, no bo nie oszukujmy się, że tylko WBC jest tym zainteresowany. No jeżeli by to wyszło, to fajnie, bo nie muszę tam zbijać wagi na co nie waży 9,9, 9,8, no to tak naprawdę mogę sobie pojeść i tam iść. Jest to fajna trampolina, jeżeli się uda, no to w tym będę, jeżeli nie, no to zobaczymy jak dalej. No, początek kariery, tak więc nie ma na razie większej różnicy, w jakiej kategorii startuję. O tym rozmawiałem też niedawno z Andrzejem Wasilewskim, tak prywatnie trochę, a on mnie przekonywał, że inne federacje by w to weszły, gdyby nie pandemia, że ta pandemia trochę stanęła na przeszkodzie i że to nie jest tak do końca, że ta WBC jest sama i być może to jeszcze się jakby rozprzestrzeni na inne federacje. Jeżeli to, tak jak mówię, jeżeli to zostanie ten projekt, no to na pewno chciałbym w niej boksować, no bo jest to kategoria dla mnie. Też nie są tam tak super wysocy zawodnicy, a widowiskowe są walki, tak żeśmy widzieli ostatnio na przykład Adasia Balskiego z Alanem Babiczem i nie tylko, nie. No właśnie, bo gdyby tak postawić Babicza koło ciebie, to pewnie byłbyś większy, szerszy niż ten Babicz, prawda? Z tego co wiem, no to jest mojego wzrostu, tak więc nie jest jakiś mega duży, no to na pewno mamy taką posturę mocniejszą od niego. Zobaczymy, jakby wypaliły jakieś może sparingi, będą z innymi zawodnikami takimi rosłymi jak ja, no to będę wiedział, na ile mnie stać. No właśnie, mówisz, cel na ten rok to chyba te 4 walki przede wszystkim, prawda? Tak, no 4 walki, no bo zrobiłem 3 w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze teraz ta w marcu i jakieś właśnie oprócz tej jeszcze 3-4, żeby przynajmniej ten rekord jakoś tam stworzyć, tak. No. Jestem na początku kariery, tak więc fajnie było, częstotliwość walk jakaś tam była. Dziś ten rekord jest nieskazitelny, bo wszystkie wygrane przed czasem, ale też fajnie byłoby się sprawdzić, prawda? Na całym dystansie chyba nie masz takiego spięcia, żeby koniecznie wszystkich nokautować. Nie, to tak wyszło. Szczerze to w tych pierwszych walkach bardziej się spinałem, żeby tam kogoś trafić, a w tej ostatniej właśnie w ogóle przewidywałem, że będę boksował 6 rund, no i się udało właśnie w pierwszej. Ale fajnie właśnie by było tak sprawdzić się, żeby te przynajmniej 4 ktoś 5 wytrzymał. Wiadomo, kogoś z zagranicy sprowadzić, fajnie, może nie jakiś mega test, ale 4 lekko poprzeczkę do góry dać, nie? To ja sobie tak pół żartem, pół serio rzucę nazwisko, bo Krzysiek Zimnoch strasznie się tam do Nikodema teraz uczepił. Nikodem raczej nie podejmuje tematu, ale jak gdyby tak Krzysiek Zimnoch, czemu nie? Nie, może lepiej nie, zostawmy to po prostu bez komentarza. Czyli sądzisz, że bardziej potrzebujesz szóstki niż Krzysiek Zimnocha w rekordzie? Nie, może nie idźmy w tą stronę, po prostu Krzysiek Zimnoch był bokserem, swoje tam osiągnął, a ja idę swoją ścieżką. Aczkolwiek Krzysiek Zimnoch, bo teraz tak pół żartu, pół serio mówimy, ale Zimnoch był naprawdę solidnym bokserem kiedyś, prawda? W amatorstwie z Nathaniel Wilderem wygrał, znam jego historię, tak więc swego czasu był dobrym zawodnikiem. Dobrze, życzę Ci, żeby ta Twoja kariera eksplodowała w tym nowym roku. Jesteśmy na początku. Oby to był ten rok, może nie przełomowy, ale ten rok w górę, który Cię pociągnie. Pewnie. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich widzów Boxer.org.